Braciam, tak niechaj każdy nas uważa za sługi Chrystusa i włodarzy Bożych tajemnic. A od włodarzy żąda się tego, aby każdy z nich okazał się wiernym. Wszakże co do mnie najmniejsza to rzecz, czy będę przez was sądzony, czy przez sąd ludzki, nawet zresztą samego siebie nie sądzę. Do niczego się bowiem nie poczuwam, ale przez to nie jestem usprawiedliwiony, gdyż sędzią moim jest Pan. Przeto nie sądźcie przed czasem, aż przyjdzie Pan, który ujawni to, co się kryje w ciemności i objawi zamysły serc. A wtedy każdy znajdzie pochwałę u Pana. Ewangelię zapisaną u świętego Ewangelisty Łukasza, którą jako słów Bożych z uszanowaniem powstawszy wysłuchajcie. Roku 15 panowania Tyberiusza, gdy Piłat Poncjusz zarządzał Judeą i Herod był tetrarchą Galilei, a Filip, brat jego, tetrarchą Itureim i krainy Trachonickiej, gdy Lizaniasz był tetrarchą Abileny, za najwyższych kapłanów Annasza i Kajfasza, stało się słowo pańskie do Jana, Zachariaszowego syna, na pustyni. I przyszedł do całej krainy Jordanu, głosząc chrzest pokuty na odpuszczenie grzechów. Jako napisano w księdze mów Izajasza proroka, głos wołającego na pustyni: gotujcie drogę pańską, torujcie ścieżki jego. Wszelka dolina będzie wypełniona i każda góra i wzniesienie zniżone będą. Krzywe drogi staną się prostem, a ostre wygładzone będą i każdy człowiek ujrzy zbawienie Boże. Tyle jest słów Ewangelii zapisanych na dzień dzisiejszy. Jeszcze nie tak dawno rozpoczynaliśmy ten wyjątkowy czas Adwentu. A teraz już zbliżamy się do jego końca. Warto zastanowić się w tej okazji, jak ten czas wykorzystaliśmy. Czy te postanowienia, które podjęliśmy, czy faktycznie ich dotrzymaliśmy? Czy stanowczo walczyliśmy w tym czasie z naszym grzechem? Czy podjęliśmy jakieś umartwienia? Czy można powiedzieć, że faktycznie teraz, pod koniec tego Adwentu, tego świętego czasu wojowania przecież, czy faktycznie coś w naszym życiu zmieniliśmy? Czy pokonaliśmy jakieś wady, jakieś grzechy? Czy z jakimś grzechem stanowczo walczyliśmy, także teraz możemy powiedzieć: tak, zrobiłem co mogłem. Na początku wzywał nas święty Jan Chrzciciel do tego, żeby prostować drogę pańską, po to, aby wzgórza zostały wyrównane, aby doliny zostały wypełnione, co oznacza właśnie tą radykalną, gwałtowną zmianę naszego życia, ciężką pracę, podobną właśnie do zasypywania dolin i zrównywania z powierzchnią ziemi wzgórz. Warto teraz spojrzeć na to, jak ten Adwent przeżyliśmy. Czy faktycznie podjęliśmy tą walkę, czy może raczej skupiliśmy się na tysiącu innych rzeczy? Czy może raczej skupiliśmy się na cudzych błędach, na tych błędach, które popełniają wszyscy inni dookoła, czy to w wielkim świecie, czy w naszym najbliższym sąsiedztwie? A już nie wystarczyło może czasu na to, żeby spojrzeć na te nasze grzechy i nad nimi popracować. Jeśli tak się nie stało, jeśli udało nam się, jeśli jakiś grzech faktycznie pokonaliśmy, jeśli z jakąś wadą faktycznie stanowczo walczyliśmy, to nie zapomnijmy o tym, żeby teraz podziękować Panu Bogu, żeby dziękować za to, że udało się tyle osiągnąć, że udało się tą walkę podjąć. I oczywiście nie ustawajmy teraz przed samym końcem Adwentu i jeszcze potraktujmy to zakończenie jako ten ostatni odcinek, na którym wzmożymy nasze wysiłki po to, aby osiągnąć jeszcze więcej. Aby naprawdę te święta Bożego Narodzenia móc przeżyć na poważnie, w zjednoczeniu z Panem Jezusem. Aby te święta faktycznie okazały się też Bożym Narodzeniem w nas. Aby Pan Jezus mógł zająć w naszym sercu więcej miejsca niż dotychczas. No ale jeśli nie, jeśli musimy teraz stwierdzić: w sumie to nic nie zrobiłem. Jeśli tak jest, to przede wszystkim przeprośmy dzisiaj Pana Jezusa. Przede wszystkim żałujmy dzisiaj, uderzmy się w piersi i przepraszajmy, że znowu ten świat nad nami zwyciężył. Że znowu wszystkie te troski tego świata
wszystkie te zajęcia światowe, że znowu to wszystko tak bardzo nas zajęło, że nie wystarczyło nam czasu, żeby przygotować się na przyjście Pana Jezusa, żeby zawalczyć o czystość naszej duszy. Jeśli tak faktycznie jest, to przepraszajmy dzisiaj. Przepraszajmy z całego serca. Ale nie pozostawajmy tylko na takim żalu, na pretensji do samego siebie, że no nie udało się. Sam żal pojęty jako jakaś złość na samego siebie może nawet zaszkodzić. Aby to był prawdziwy, dobry żal. Aby to nie skończyło się na użalaniu się nad sobą samym, że się nie udało, że ja nic nie umiem i znowu po raz kolejny nic nie osiągnąłem. Aby tak to się nie skończyło, ten żal trzeba przekuć w mocne postanowienie poprawy. I trzeba mocno sobie postanowić, że teraz jeszcze te ostatnie dni, które mi pozostały, te ostatnie dni Adwentu wykorzystam. I jeśli moje postanowienia adwentowe zaniedbałem, to teraz sobie musimy jasno zadać pytanie, dlaczego je zaniedbałem, co sprawiło, że je zaniedbałem, czy były te postanowienia nierealistyczne, czy coś mnie skłoniło, czy coś sprawiło, że nie byłem w stanie i teraz należy się nad tym zastanowić i jak najszybciej to zmienić. Tak, żeby jeszcze wykorzystać ten krótki czas, który jeszcze do świąt Bożego Narodzenia mamy, aby nie zmarnować całego Adwentu. Jeśli zmarnowaliśmy jego większość, to chociaż nie zmarnujmy go całego. Zastanówmy się, co zrobiliśmy nie tak, i postanówmy sobie dzisiaj, co możemy jeszcze naprawić, co możemy wzmocnić, z czego możemy zrezygnować, jak możemy jeszcze zawalczyć z naszymi grzechami. Jeśli okazuje się teraz, że nie mieliśmy postanowień adwentowych, no to zastanówmy się teraz, z jakimi grzechami musimy najbardziej zawalczyć. Ile tych grzechów było w tym ostatnim czasie, jakie były najczęstsze i podejmijmy tą walkę stanowczo, z tą wolą, z miłością do Pana Jezusa, po to, aby móc Go godnie do naszego serca przyjąć. I to zawsze sobie zapamiętajmy, to jest ogólna zasada, jeśli chodzi o żal za grzechy, by nie pozostawać tylko na tym, że stwierdzamy, że żałuję, że zgrzeszyłem. Zawsze pamiętajmy o tym, aby przełożyć ten żal na mocne postanowienie poprawy. Żałuję i co mogę zrobić, żeby to się nie powtórzyło? Konkretnie, jeśli było dużo takich i takich grzechów, to co mnie do tych grzechów doprowadziło? Co mnie do nich często doprowadza? Jak to się stało, że to się skończyło w ten, a nie w inny sposób? Gdzie zawiodłem po raz kolejny i co mogę z tym zrobić? Pamiętajmy o tym, aby zawsze przekuwać ten nasz żal w mocne postanowienie poprawy, w tą chęć zawalczenia z naszymi grzechami. Jeśli tak podejdziemy do tych ostatnich dni Adwentu, to jest nadzieja, że faktycznie jeszcze niejedno osiągniemy. Że faktycznie jeszcze niejedną dolinę uda się zasypać. Że faktycznie jeszcze niejedno wzgórze uda się zrównać z ziemią. Że te nierówności naszej duszy, które przeszkadzają w przyjściu Pana Jezusa, uda nam się jeszcze naprawić. Ale do tego potrzebujemy naprawdę chęci. Potrzebujemy chcieć. Nie tylko tak ogólnie, takiej chęci, że tak, chcę się poprawić, tylko takiej bardzo konkretnej. To i to jest złe, to i to będę teraz naprawiał. Tu i tu najczęściej popełniam grzechy z taką i taką osobą w ten i w ten sposób, w tych okolicznościach i dlatego będę tego unikał, dlatego będę z tym walczył, dlatego będę tego pilnował i tak mi, Panie Boże, dopomóż. I oto teraz prośmy takie postanowienia sobie zróbmy, niezależnie od tego, jak ten nasz postęp w okresie Adwentu wypada, lepiej czy gorzej, w zasadzie zasada jest taka sama. Rozpoznajmy nasze słabości, rozpoznajmy nasze grzechy i walczmy z nimi. Podejmijmy tą ostatnią walkę, niech ten ostatni odcinek Adwentu będzie dobrze wykorzystany. Bo pamiętajmy, nie możemy pozwolić na to, aby ten świat odebrał nam te święta, aby odebrał nam to, co najważniejsze, to Boże Narodzenie. Pan Jezus chce przyjść do naszego serca, chce przyjść do naszej duszy, chce zająć w niej miejsce Jemu należne jako Król, jako Pan. Tylko, że jeśli my tego serca nie oczyścimy,
Jeśli to nasze serce zawalone jest ziemskimi sprawami, to może się okazać, że tego miejsca dla Pana Jezusa już zbyt wiele nie ma. I niestety przeważnie tak jest. Przeważnie nasze serca tak wyglądają, że są zawalone nieuporządkowanymi przywiązaniami, nieuporządkowaną miłością do rzeczy tego świata, nieuporządkowanym lękiem przed rzeczami tego świata. I może się okazać, tak łatwo może się okazać, że w naszym sercu nie ma już miejsca dla Pana Jezusa. Może jakiś tam skrawek, gdzie nie, gdzie jeszcze pozostał, ale wiele go nie ma. Dlatego potrzebujemy tego oczyszczenia i nie pozwólmy, żeby czy to radości, czy troski tego świata odebrały nam to Boże Narodzenie. Pamiętajmy o tym, co jest w tym najważniejsze. To zjednoczenie z Panem Jezusem. I gdy dzisiaj będziemy przystępowali do Komunii Świętej, to prośmy Pana Jezusa, aby On przygotował nasze serce, aby On otwierał nasze serce, aby On zbliżał nas, oświecał nas swoją łaską, tak żebyśmy mogli dobrze przeżyć ten nadchodzący, błogosławiony czas. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Amen.